Zośka, Zośka, co tam słychać u ciebie? Witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj śnieżek zaczął znowu troszkę sypać nam. Nie wiem, czy widzicie, taki drobny, ale już jest. No i co dzisiaj zrobimy? Muszę tutaj zabezpieczyć. Mam jakieś tutaj stare ubrania takie. Bo jak widzicie, tutaj deskami są zabezpieczone, ale... O, tutaj słabo będzie pod siato, tak widzieć, ale no, żeby im tutaj nie wiało, no to dzisiaj już im tutaj zastawię, no bo ma być tak w piątek i sobotę, ma być tam 11 na minusie w nocy, w dzień ma być tam 8, 10. Nie wiadomo, jaka do końca będzie ta pogoda, bo zmieniałem cały czas, raz mówili, że będzie 16 na minusie, raz 11, raz 8 i to wiecie, nie wiadomo, jak to będzie, ale wiadomo... Wiadomo jest to, że trzeba i tak tutaj ocieplić, żeby miały ciepło, bo jak wiecie lub nie wiecie, no lada dzień będą mi się tutaj kozy. Czemu ją uderzyłaś? Nie bić się. Lada dzień będą mi się kozy tutaj nam kocić. Elka już jest taką baryłką, jak widzicie. O, dostała już wymiono. Wczoraj zauważyłem. Przedwczoraj coraz większe od przedwczoraj zaczęła dostawać. Dzisiaj już naprawdę galantowe jest. No i tak obstawiam, że w ciągu tego tygodnia to na pewno ona się ocieli, okoci. Baśka jeszcze nie dostaje wymion, ani Bianka, tak więc ona prawdopodobnie będzie później. No i co, żeby nam koniki nie przeszkadzały, to może was tutaj wypuścimy. Pochodzicie sobie chwilę na śniegu. Co nie? Bartuś? Kuba, czy tam Bartuś? Ja tam różnie na niego wołam. O, dupkę musisz sobie... Tak, swędziała cię. Zośka, też wyjdziesz, tak? Nie będziecie dzisiaj długo, bo śnieg pada, żebyście mi mokre nie były. By was nie zawiało, ale możecie się przebiegać. Zrazu wam pościelę. Bo jak jesteście, stoicie tutaj, to wam ciężko pościelić. Chodź. Buraka nie zjadłaś? A, chodź, Kuba. Proszę, możecie sobie pochodzić. Capuś się z wami pobawi w berka. Idźcie sobie tam, pochodźcie. To co kozy nie dojadły, możecie podejadać jeszcze sobie buraki czy coś tam innego. Elka mi tutaj nie podchodź. No jak widzicie, tutaj dodatkowo uszczelniłem troszkę. Tutaj już zacząłem uszczelniać, tak więc tutaj pouszczelam i później wam efekt zobaczę. Jak mi zabraknie tutaj materiałów, to najzwyczajniej wezmę worki i workami tutaj sobie pouszczelniamy trochę. No proszę ciebie, panie Kubo, panie Zosio, pani Zosio, co pani robi? Ja tutaj wam przyszedłem ocieplać trochę. Wiadomo, ja gumką nie chcę ocieplać tutaj, przepraszam, nie gumką, nie chcę tutaj ocieplać, o, będą się ładnie jasne złapała, nie chcę tutaj nam ocieplać pianką. No bo co to z tego by było, że na wiosnę znowu bym musiał tą piankę rozrywać, bo by była niepotrzebna. Lampę im tutaj nam wymienię, bo była tak chwilowo zostawiona taka żarówka bardzo słaba. Tutaj u koni jest mocniejsza i tutaj rozświetla wszystko. A mimo to i tak kozy to tutaj cały dzień chodzą po dworze, więc im niepotrzebne jest tutaj światło. I tak na noc idą i mają to światło zgaszone. Konie pewno dojadają sobie po kozach, co nie zjadły. Oj, capie, coś z ciebie wyrośnie. Gruszki na wierzbie, śliwki na sośnie, co? No powiem wam, prowizorka jak ta lala. Ale no, najważniejsze, że działa, jak widzicie. Ja mam tutaj w miarę pi razy drzwi uszczelnione te dziury, tak więc nie powinno im tutaj już dmuchać. Jest tutaj za to trochę ciemniej, ale no na pewno im tutaj nie będzie dmuchało i spokojnie będą miały cieplutko. No bo wiadomo, na wiosnę to tutaj jest upał, no i muszą być te deski odrzucone, żeby po prostu miały tutaj kozy przewiew, żeby nie miały tutaj takiej duszności, bo na wiosnę to wiecie, jakie czasami są temperatury, plus 30, jak nie więcej. Say what? Tak więc im było zawsze gorąco, a teraz są uszczelnione deski, plus to jeszcze, to na pewno żadna zima im tutaj nie jest straszna. Jeszcze jak mają tutaj pościelone, to mają gdzie się chować, tak więc śmiało, nic im nie będzie. Tutaj też tak workami czymś pozostawiałem. Najważniejsze jest to, że działa. Nieważne jak, ale że działa, to jest dobrze. Można powiedzieć, że głupio, ale jak działa, to nie głupie. Jak to mówią ludzie. A, Zosia się wybiegała? Słyszałem, że galopem pędziłaś.
Tak? Co się stało? Czego się wystraszyłaś? Co, Zocha? Chodź, pobiegaj sobie jeszcze, no. Buba, buba, co tam u ciebie? Ziomuś, co? Zocha. Zocha. Dobrze ci, nie? Fajnie chłodno, deszczyk tutaj na ciebie. Śnieg, przepraszam, pada. Gitara. Jak możecie zobaczyć, to tutaj te dwa trójbarwne przerzuciłem do tych samic. Troszkę się tutaj czasami poganiają, ale no wiadomo, nie były ze sobą. Ale no jak widzicie, te trójbarwne były mniejsze od tych samic. No nie ukrywam, są jeszcze minimalnie mniejsze, ale już mają bardzo podobny wzrost do nich. No co widać, że szybko rosną. No i cieszę się niezmiernie z tego powodu. No i nie chciałem, żeby były w osobnej klatce, nawet jak teraz mają przyjść ten przymrozek, żeby sobie po prostu tutaj razem z tymi siedziały. I będzie mniej oprzątania, jednak klatka mniej do otwierania. No, te samczyki również rosną, jak widzicie, jakie byczki się porobiły. O, teraz sobie tutaj chrupią, marchewkę dostały i sianka. Tak więc dobrze mają wygodę jak ta lala. Wojtek? Co robiłeś? A, śmierć bym zapomniał, trzeba światło zgasić. Siema Halina, co tam słychać? Ona to lubi w kurniku siedzieć, nie wiem. To jej miejsce jest, jej królestwo. Zosia? Zosia? Mogę przejść? Nie kopniesz mnie? Bo ty nie lubisz, jak się za dupą stoi. Mogę przejść? Mogę? No to dobrze. Czy nie mogę? Ale nie. Dobra. Tu gasimy. Zosia, tu gasimy. A wy sobie tu siedźcie. O, jasność, wy, jakość, wy to jesteś niefajna. Dobra, macie tu ciemno, jak widzicie, ciepło będą miały. Otworzymy tu bardziej drzwi. O, proszę, elegancko mogą sobie tutaj chodzić. Z kozami, co nie? Capie? Powiedz, jak nie jak tak, nie? Jak nie jak tak. Co piękne damy. Co nam słychać u was? Musimy wam zrobić korekcję racic, nie? Bianka, pokaż kopyto. No, przerosło ci, trochę trzeba ci obciąć. Tam dwa razy w roku, może trzy, tak. Minimum te dwa razy w roku trzeba im przecinać te racice, bo zależy od kozy, ale z reguły to im szybko te racice rosną. Jakby to, tutaj mają duży wybieg, ale jak u niektórych na przykład teraz w zimę tylko stoją w oborze, nie wychodzą, no to wiadomo, że te racice będą im szybciej rosły, bo nie będą miały jak wytrzeć ich. To tak samo jak z koniem, jak koń będzie chodził w bryczce, to kopyta mu się szybko wytrą, bo wiecie, o beton będzie wycierał je, a jak będzie stał, czy też wychodził na chwilę, no to wiadomo, że tych kopytak nie zedrze i będzie trzeba mu częściej przycinać. Kozy jako tako to nie mają nawet dużych tych kopyt. O dziwo, jestem zdziwiony, że im tak nie urosły. No ale też w tamtym roku tak nie biegały często jak w tym. W tym roku to codziennie biegają po dworze. Nie ma chyba takiego dnia, w którym bym ich nie wypuścił. No i co? Jeszcze wam jedną rzecz pokażę, bo mnie męczycie w komentarzach. Zaraz tam pójdziemy do niej. Wam pokażę ruskiego, bo cały czas tam o nim gadacie, jakie mam te ciągniki. Czy mam tylko ruskiego, czy jeszcze jakieś, to wam zaraz pokażę. Proszę bardzo, cały czas piszecie, proszę, to są maszyny nasze. Jest i Władimir Stura, i 60. Na razie stoją nie pod dachem, bo nie ma miejsca. Musimy, miał przeżyć, oczywiście ruski kapcia złapał, bo jakby inaczej. No i co, tak on się tutaj prezentuje z fajnym turkiem. Oczywiście są widły, tam jest łyżka do nich. 60, jak to 60? Ruskiemu bardziej tur pasuje, to w 60 już niepotrzebne, jak niepotrzebne są dwa tury. No i co, no jest kabina, no. Jak to 60? Ruski oczywiście nie odpali, bo na mrozach to ma ciężko odpalić. Nawet nie będę próbował, nie będę biedaka tutaj męczył. Jak zresztą akumulator mu wyciągnęliśmy, bo tata do swojego auta do polówki przełożył, bo też miała problem odpalać. A u ruskiego akumulator jest dobry. Tak więc nawet jakbyśmy chcieli, to nie odpalimy. Ale jako tako, to jak to w grudniu,
próbowałem odpalić, to jak się chwilę świeca podgrzało, to ładnie odpalił elegancko. Co się? Co tam krzyczysz? A, capuś przyszedł do piesku. Capuś, czemu nam bulwersujesz pieski? No co, Sonia? Capuś cię tutaj denerwuje, tak? Żaba też, ciebie też. Capie, chodź tu. Capie, nie denerwuj ich. No tak, no jesteś piękna. Jesteś piękna, tak. Chowaj się do budy, bo zmokniesz. Chodź, capie. Chodź, capie. Chodź, capie, chodź. Capuś. Miłość od pierwszego wejrzenia będzie. Uwaga, czy to będzie miłość? Jest miłość? No, polizałaś go, jest miłość, tak? Kiedy ślub? Chodź, chodź, bo kozy się wkurzą, że je zdradzasz, chodź, nie zdradzaj, chodź. No, widzisz? Nawet kochanka cię odgoniła, no chodź. No chodź, piesku mój. Co? Co tak kwitasz? No, chodź, bo cię oskarżą o zdradę i co? Później rozwód, a po co ci takie problemy? No chodź. Chodź do swoich dziewczynek, chodź. No, nie wystarczą ci cztery kozy? Nie wystarczą ci? Jeszcze chcesz jeny, jaki ty normalnie jesteś ogier tutaj. O, już jesteś u nich, no. A wy się uczą mu się u kur chować, u kaczek. Co? Przyszedł wasz kochać. Dobra, capie, co, kończymy film, nie? Bo za długi by był. Tak, kończymy film, tak? No to piona na koniec. Piona. Teraz żółwik. Żółwik. A podskoczysz nam? Hop, hop. Podskocz. No, chodź, hop. Czy tutaj nie podskoczysz? No, chodź. To na mnie tu, chodź. Hop. Fikasz? Nie chce ci się. No to żółwik. Piona. Piona. Mordo ty moja kochana. Kończymy film. Jeśli chcecie, możecie zostawić suba, co nie cap. Powiedz coś. Powiedz, możecie zostawić suba, jeśli jeszcze nie robicie, oraz łapkę, nie? No. A capuś wam jakąś sztuczkę może pokażę w kolejnym filmie. Pokażę, jak podskakujesz, tak? Nauczymy cię jakiś sztuczek, co? Może siad cię nauczymy jak psa. Będziesz umiał siad zrobić. A podaj łapę. Pamiętam, Bianka kiedyś umiała. O, podaj łapę. Podaj łapę, daj łapę. Dostaniesz buraka. Daj łapę. Tak, ty lubisz jak tutaj żółwika, żółwik, żółwik, no. Dobra, mordo ty moja, idziemy. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło. Co mają urodziny, imieniny, wszystkim 100 lat, niechaj żyją nam. I widzimy się w kolejnym filmie. Tutaj trochę pod światło, słabo go widać. No, 100 lat, nie cepie? 100 lat. Chodź no, chodź no, chodź no, bo jeszcze o czymś zapomnieliśmy, chodź no. Wiesz, o czym zapomnieliśmy? Pozdrowić kogoś. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam Wiktora i Kamila, nie? Kolegów. Pozdrawiasz też? No to żółwik. Żółwik jak pozdrawiasz, żółwik. O, i pięknie. Racice podaj. Nie, tylko żółwik. Dobra, to w kolejnym filmie podasz łapę, tak? No. A tych, których nie pozdrowiliśmy, to pozdrawiamy raz serdecznie i... W kolejnym filmie was pozdrowimy, tak capie? Pozdrowisz kogoś? Żółwik, żółwik, capie, żółwik, pozdrów. O, pozdrawiasz, tak. Dobra, siema.